Witam serdecznie. Laura Samojłowicz z tej strony. Dlaczego pani zdecydowała się przyjechać do Lublina i grać tutaj u nas? Przede wszystkim teatr, przede wszystkim Artur Tyszkiewicz, czyli nowy dyrektor teatru, który swoją pracą, którą wystawia na scenie, a widziałam parę jego przedstawień, bardzo mnie zachęcił. Chciałabym pracować z tym człowiekiem. No i nie ukrywam, że miasto jest przyciągające, nie jest daleko od Warszawy. Dużo zmian się szykuje, więc jak najbardziej cieszę się, że tu jestem. Dla mnie to jest debiut teatralny i tak naprawdę. Nie wiem, jak jest. Ja liczę na dobre chęci zespołu, na swoje, na wspólną pracę i tego się trzymam. A jak wyjdzie, to zawsze jest wyjdzie w pracy. Istnieje teraz, jak Państwo doskonale wiecie, taka tendencja do negacji istnienia widza w teatrze. To znaczy, widz tak naprawdę jest elementem zbędnym i niepotrzebnym. Czasami nawet przeszkadza, bo ma jakieś wymagania, tak? I gusta. Więc to będzie teatr, który jest teatrem skierowanym przede wszystkim niesiony jakby poczuciem obowiązku wobec widza. Tak? I to nie chodzi o schlebianie gustom widza, tylko po prostu o takie poczucie, że my teatr robimy dla kogoś, nie dla siebie. Tak?